dowiedziałem się, że ma być wysłany silny patrol na górę klasztorną. Ochotniczo sam się zgłosiłem do tego patrolu i zaraz po uzupełnieniu broni, prawda, granatów, amunicji, wyruszyliśmy w tą drogę nieznaną. Kiedy zeszliśmy już nieco niżej, a pogoda była piękna, słońce przygrzewało, w oddali widoczny był klasztor jak przez mgłę od słońca. Szliśmy tempem nieco przyspieszonym, ale musieliśmy jednak uważać, prawda, i wykorzystać wszelkie wnęki, każdą skałkę, krzaczek, tak, ażeby nie być widocznym przez nieprzyjaciela. Kiedy myśmy się już opuścili niżej, w samą dolinę, do jaru, dochodził do nas zaduch rozkładających się ciał ludzkich w bunkrach i na zewnątrz. Później zaczęliśmy się już wdrapywać na samą górę. To była uciążliwa bardzo chwila. Musieliśmy włożyć wiele wysiłku, prawda, ażeby w jak najszybszym czasie, prawda, tam zdobyć tą górę. Kiedy byliśmy już na samej górze, wybraliśmy największy szczyt gruzów i tam właśnie wdrapaliśmy się, prawda, całym wysiłkiem na sam szczyt. Nas dwóch było. I wtedy jeden z moich kolegów wyciągnął z kieszeni pognieciony proporczyk pułkowy i nasadziliśmy go właśnie na taki krzywy patyk i wetknęliśmy w szczelinę ruin.